Witajcie kochane dziewczyny. Ja kontynuuję moją podróż po Tajlandii tropem trików dla urody. Jestem teraz w fabryce oleju i różnych produktów z kokosa. O oleju kokosowym być może wiemy już wszystko, troszkę się zakochałyśmy, odkochałyśmy, boimy się ze skórników, ale nie odkochujmy się całkowicie, bo dla włosów pozostaje to idealna odżywka. Warto też, pamiętajcie o tym, płukać usta olejem kokosowym. Moja zaufana ortodontka mówi, że jest to najlepsza prewencja paradontozy. Czyli codziennie, najlepiej rano, od 10 do 20 minut, jeśli macie cierpliwość. Trzecia rzecz. W środku mamy wodę kokosową. Cudownie nawilża od środka, ale też ja tutaj praktycznie nie używam żadnego innego toniku. Nalewam sobie troszeczkę do szklaneczki, moczę wacik i tak obmywam twarz i dekolt. I w sumie nie potrzebuję nic chemicznego. Natomiast dzisiaj chcę Wam opowiedzieć szczególnie o produkcie, z którym może się jeszcze nie spotkałyście. Czyli chcę Wam powiedzieć o węglu aktywnym z kokosa. Tajlandia jest jego eksporterem, dlatego że uważa się, że właśnie z kokosa ten węgiel aktywny jest jednym z najczystszych, najbardziej dobroczynnych na świecie. O tym, co z nim można zrobić, za chwilę. Dziewczyny, kontynuujemy temat węgla aktywnego. Węgiel aktywny znały już nasze babcie. Ten z kokosu jest podobno fantastyczny. No to teraz co z tym zrobić? Ja Wam to później pokażę parę gotowych maseczek, gotowych produktów, ale szczerze, to tam jest jednak trochę chemii, więc ja wolę, jeśli tylko mam taką możliwość, wykorzystać, on był oczywiście sproszkowany, właśnie ten wspaniały produkt. Kiedy on już jest w proszku, robimy z niego maskę przeciwko zaskórnikom. Niestety one trapią wiele z nas, mnie też, więc zawsze poszukuję różnych sposobów. Słuchajcie, parę łyżeczek tego cudu czarnego mieszamy z gumą agar-agar. Ja raczej unikam żelatyny. Zalewamy to gorącą wodą, mieszamy, czekamy, aż będzie nadal płynne, ciepłe, ale tak, żeby się nie oparzyć. Nakładamy albo punktowo na wypryski, albo na nosek, tam gdzie szczególnie mamy tendencję do zaskórników, albo na całą buźkę. Jest to piękny, wspaniały detoks. Jak już maska będzie naprawdę całkowicie zaschnięta, idealnie zaczynacie od dołu, od brody ją odrywać. Ona się tak jak taka typowa maseczka typ peel-off zejdzie Wam z buzi. Jeszcze jedna rzecz, wiele pas do zębów jest właśnie z tym produktem, ale możecie także wykorzystać proszek. Najłatwiej jest dostać tabletki, więc sproszkowane. Jeśli nie macie z kokosa, to z jakiegokolwiek innego węgla aktywnego. Proszek, trzeba to roztłuc, na przykład dodać oleju kokosowego i tak sobie myć zęby. Będą piękne i białe. Jeżeli nie macie możliwości aż tak się bawić, a macie dobrą, ekologiczną pastę właśnie z węglem aktywnym, a zrobi się nieładny wyprysk, hop na wyprysk, trzymamy parę godzin i będzie lepiej. A ja Wam życzę pięknej, gładkiej buzi, także dzięki tym cudnym produktom. Do zobaczenia! Trzecia część naszego blogu o aktywnym węglu z kokosa. Jak widzicie, ja już działam. Kupiłam sobie całą tutaj gamę produktów używających właśnie tego. Ale niestety, wszędzie tutaj jednak w tych składach jest trochę chemii. Więc dlatego, jeżeli SOS zrobił się zaskórnik, ok. Ale jeśli tylko możecie, zachęcam Was do kupienia proszku. A jeśli nie znajdziecie proszku, to kapsułek z węglem aktywnym. Uda się z kokosa? Super. Nie uda się? To każdy inny. Tak? I mieszamy to z gumą agar-agar, dlatego że żelatyna tradycyjnie używana do takich maseczek oczyszczających przeciwko zaskórnikom ma duże zanieczyszczeń, jest wegańska, a guma agar-agar fantastycznie nam się sprawdza. Co jeszcze możemy zrobić? W związku z tym, że węgiel aktywny wybiela zęby, to ja używam takiej czystej, ziołowej, bez fluoru właśnie pasty do zębów, ale
awaryjnie znowu. Jeśli zrobi się pryszczyk albo ugryzie komar, tak jak tutaj, bo tutaj to rozumiecie, że sobie oczyszczam nosek taką właśnie sprytną o maseczką. Natomiast jeśli się zrobi coś takiego, to o ile pasta ma dobry skład, a ta ma, to bierzecie sobie na czubeczek palca i jeśli macie ugryzienie albo pryszczyk, robimy taką oto dyskretną dekorację i zrobione. Zachęcam, świetny detoks dla cery. Jak najbardziej też możecie pić węgiel aktywny od czasu do czasu. I jeszcze taka mała porada bankietowa. Jeśli chcecie mieć płaski brzuszek, a tutaj jak na złość zebrały się w nim jakieś gazy, to możecie przed wyjściem właśnie łyknąć sobie węgla aktywnego i on z tym zdjęciem zrobi porządek. To tyle moich na razie porad z Tajlandii. Żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia!